No i spójrzcie, tak się prezentują moje kotlety ziemniaczane. Zobaczcie, posłuchajcie, jakie są chrupiące. Słyszycie co? No i teraz sobie spróbuję. No takie kotlety to można sobie wziąć ręką. Fajnie, jak już mówiłem, kek śmietany do tego, ale tak już smakują pysznie. Witam serdecznie. Dziś pomyślałem, że zrobimy sobie pyszne kotleciki. Takie naprawdę fajne, proste. No i to będą tam ziemniaki. Zaraz zobaczcie co jeszcze. Zaraz zobaczycie jakie one będą świetne. Tutaj mam pół kilograma ziemniaków ugotowanych w osolonej wodzie. No muszę je sobie tego po prostu zmiażdżyć. Okej. Po tej prostej operacji musimy dodać tutaj. Słuchajcie, mam tutaj małą puszkę tuńczyka. Najlepiej kupcie sobie tuńczyka w sosie własnym. Jedna mała puszeczka wystarczy ze spokojem. Do tego musimy dodać trochę pieprzu, 1/3 łyżeczki pieprzu, połowę łyżeczki soli, z tego względu, że ziemniaki wciągną tą sól, choć były gotowane w soli, to i tak jeszcze połowę łyżeczki soli. Do tego potrzebujemy 50 gramów jakiegoś twardego sera, coś a la parmezan. U mnie akurat ser, taki gdzie dostaniecie go w każdym sklepie. U mnie akurat Gran Morawia, także akurat to, ale to jest twardy ser. Proszę? Dobre? No zaraz zobaczcie, jakie to jest dobre. No jakiś twardy po prostu i jego 50 gramów trzeba po prostu tutaj dodać. Taki cały kawałek ma 100 gramów, więc jak połowę wetrę, to będzie jakieś 50 gramów. Do tej naszej masy dodajemy jeszcze jedno całe jajko. Dodajemy 2 ząbki czosnku. No i ja dodam kilka gałązek, pokroiłem sobie tutaj, posiekałem sobie koperku. O. No i teraz to wszystko musimy sobie, ja na razie łyżką to połączę, wymieszać. Wszystko dokładnie mieszamy. Jeśli jest to mocno luźne, możecie to wstawić do lodówki i to troszeczkę, jak będzie chłodniejsze, to będzie mniej takie luźne. Ewentualnie można podsypać delikatnie bułką tartą, jeśli chcecie. Nie ma problemu. Zaraz zostaniesz, synku. Dobra, tak wystarczy. Teraz zaraz wam pokażę, co dalej. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak tylko formować sobie kotleciki. Mam tutaj bułkę tartą. No i biorę sobie po prostu. Robimy takie mniejsze, fajniejsze. Zobaczcie. Spłaszczamy troszeczkę i od razu do bułki tartej. Żadne jajko, nic, tylko do bułki tartej. O, tutaj widać dobrze. Takie robimy kotleciki. Kotlety gotowe, idziemy je smażyć. Więc w moim przypadku smalec, rozgrzewam smalec, żeby naprawdę był gorący. No i wykładam moje kotlety na dobrze rozgrzany tłuszcz. Jak długo smażymy? No smażymy tak długo, żeby z każdej strony zrobiła się brązowa, chrupiąca skórka. Tu za wiele nie ma co się w środku już upiec, z tego względu, że jest tam tylko jajko z surowych rzeczy. I wystarczy tylko doprowadzić, żeby wytworzyła się właśnie ta skórka taka brązowa, chrupiąca. No i na moją taką dużą patelnię cała porcja zmieściła się z tych pół kilograma ziemniaków na jeden raz, więc teraz przynajmniej widzicie, ile tego wychodzi. No, ta patelnia jest dosyć duża. No i mamy ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. No i po chwili smażenia wyciągam je sobie. Już jednego próbowałem, są przepyszne. Nie pomijajcie tego elementu z tym czosnkiem, bo czosnek to tu odgrywa naprawdę istotną rolę. Są no przepyszne z nim. Tylko 2 ząbki, a naprawdę robi to dużą robotę. Myślę, z keksem śmietany na przykład podać, to byłoby już mega dobre. Z jakąś surówką z ogórków małosolnych, którą znajdziecie na moim kanale, tak samo. Przepyszne. Zresztą, bez niczego też są super.
Dobra, za chwilę sobie jeszcze raz skosztujemy, a ja teraz idę porobić zdjęcia, żeby to jakoś ładna, żeby była jakaś ładna aranżacja na miniaturce. No i spójrzcie, tak się prezentują moje kotlety ziemniaczane. Zobacz, posłuchajcie, jakie są chrupiące. Słyszycie co? No i teraz sobie spróbuję, no takie kotlety to można sobie wziąć ręką. Fajnie, jak już mówiłem, keks śmietany do tego, ale tak już smakują pysznie. W środku są jeszcze bardzo gorące, ale są przepyszne. Ja Wam je serdecznie polecam. Bardzo prosto je zrobić. Naprawdę warto, bo to jest coś nowego, coś naprawdę pysznego. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.